Hejka, kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale, a tym razem rozpoczynam z trochę innym rudym zwierzęciem, ponieważ nie jest to łajkus, a koteczek. Dzisiaj jesteśmy na wsi, moi drodzy, są tu koniki, są tu świnki, są tu kury i dzisiaj będziemy spędzać tutaj noc. I kiedy mówię wam, że będziemy tutaj spędzać noc, to dosłownie tutaj będziemy spędzać noc, bo za nami jest tajnia i my właśnie tam na sianie będziemy spędzać noc. Całkiem ekscytująco. Będę spała i obok będzie koń. Wieczory na wsi nie są takie proste, bo tutaj od razu powiedzieliśmy, że oczywiście chętnie pomożemy w pracy w zamian za nocleg. Teraz zajmujemy się stajnią, robimy konikom posłanie. Trzeba poprzykrywać kupy po prostu. Panu to tak idzie super sprawnie. Nie, super niesprawnie idzie niestety. Tak? Tak, jest super. Nieprzekonująco to zostało powiedziane, że jest super. Sprzątamy im, wymieniamy wodę, żeby tutaj jak najwięcej pomóc w tym czasie, kiedy jesteśmy. A konie śpią na stojąco? Tak, przeważnie. Zdarza się, że można ich przyłapać też jak leżą. Jak leżą? Tak. Czy tak wystarczy? Tak, wystarczy. A super. Mi tu zjeżdża, ja nie wiem. Ale to jest ciężkie. Do ostatniego poprawy. Jak najdalej. O. Mają pościelone. Ciężka robota? Nie, znaczy... Tak. Chciałam to jakoś podsumować, ale jest ciężko. Mnie już ręka boli. A to dopiero pierwsze zadanie. Pachnie ładnie, ja bym to mogła zjeść. Do owsianki bym to mogła dodać. Ja się muszę uczyć, bo ja sobie kiedyś chciałabym tak zamieszkać ze swoim konikiem. Oblałam cię? Nie. Idziemy, moi drodzy, teraz do kur po jajka. I podobno to będzie bitka. A ciężko z tymi kurami? Nie ujdziemy mnie? Nie wiem. Nie wiadomo. Czasami walka jest... ciężka. Zacięta. Jezu, ta kura jest straszna. Ona na pewno by mnie chciała udziałać. Jezu, się tak patrzy, jakby mnie chciała zabić, naprawdę. Musisz podnieść ją, żeby sprawić, czy nie... Nie mów mi tak. Trzeba tak zrobić? A ona na pewno mnie chce zaatakować. Jak zrobić, żeby było jak najmniej szkód? Czy ona mnie udziobie, jak tutaj wsadzę rękę? Zgrzałam się. Ja się nie boję zwierząt ogólnie. Czyściłam krokodylowi klatkę, a ta kura... Ale kura cię pokonała. Mnie przeraża, naprawdę. I ona na pewno mnie udziobie. Cześć, kurko. Chciałabym tylko... jedno jajeczko twoje. Jezu, ona ma takie oczy czerwone. Ja się już tak zmociłam. Będzie ona na mnie wydała dźwięk jakiś. Jest jakieś jajko. Boże, jakie ciepłe. Mam. A może jeszcze jedno? Jeszcze jedno może być. Biorę i podnoszę tak, bo one jak mają okres właśnie wysiadywania, to one czasami też się zamotwiają. Aha. To takie jakieś cieplutkie. Ta jest taka, że może ty słuch. Nie, nie, ja już idę. Proszę, przesiadam. No i tak mogę zbierać. Jajeczka nazbierane, pot, łzy, na szczęście nie krew, zostały wylane. Niesamowite. No, a nie umieją latać, nie? No, może dlatego one są takie sfrustrowane. Przepraszam panią, mogłaby pani za mnie to pójść? Dziękuję. Tak pan robił, nie? Nie no, cykam się, nie mogę tak. No dawaj. Ale jak? Ja nie będę jak ją złapać. Lifehack. Dajmy sianko na kurę. Teraz ją łapiemy. Kupię nie ugryź. Łap kurę. Nie, nie ruszaj się, bo mi spadniesz! I tu idziesz. Nie, nie przechodź, serio, zostań tam. Cofaj się. Poczekaj, tu jeszcze nie ma dobrego. Nie. Tam nawet nie ma jaja. Kury są straszne. No się od dinozaurów wzięły. No. To jest najbliższy krewny tyranozaura. Chyba jest obrażona.
Przeżyłam, moi drodzy, udało się, wychodzę stąd. Drugi raz to był mój na traktorze. Było lepiej niż za pierwszym razem, chyba dlatego, że się nie stresowałam. Koniku, co ty? Wow. Tak się przytulam. Tu ma blond, a tutaj grzywę ma ciemną. Tak jak ty. Ja tak też mam. Będziemy się całą noc przytulać, słuchaj, wiesz? Słońce już powoli zachodzi i teraz mamy jeszcze dwa ostatnie zadania. Czyli musimy sprowadzić konie do stajni i musimy sobie zrobić posłanie z sianka. Coś mi się wydaje, że noc będzie naprawdę chłodna. Mi już teraz się zrobiło tak bardzo zimno. Tutaj mamy taką ścianę z siana. Nie wiem, czemu ona służy. Mam nadzieję, że też temu, żeby tu nie wchodziły gryzonie. Tu jest nasze łóżko i to jest naprawdę łóżko z siana. Spróbuję tu wskoczyć, uwaga. Tutaj będziemy sobie spać. Tu będzie koń. Dosłownie gęba w gębę. Widzę dwa problemy. Moja alergia. To może być do spełna kichania. A po drugie, jak tu wejdzie kotek? Nie wiem. Jeśli nie wskoczy, to trzeba mu pomóc. Czas sprowadzić do stajni koniki. Czy będziesz szedł grzecznie? Mam taką nadzieję. Ustaw się. No, zrobił drifta. Czuję się, jakbym wyprowadzała lamę. Też miałam taki stres, żeby mnie nie opluła przypadkiem, bo się nie zdenerwowała na mnie i mnie nie kopnęła. A jak on śmiesznie chodzi, widzisz to? O! Przepraszam, że cię obraziłam. Nie, to jest jej wina. No, po prostu go zaczęłaś przetrzeźniać. Tak, no i obraził się wkurzył na mnie. To było bardzo nie fair. Ale śmiesznie chodzi, nie? Nawet porównywalny stres do kury trochę. Poziom stresu 4 na 10. O, 9 na 10, 9 na 10. Lekki zawał, ale wszystko pod kontrolą. Uważaj na kotka! Jedny kotek! To jest tornado właśnie. O, jedna, coś się odbywa. Chyba zrobimy ten... kury. Znowu kury. Już dobra, jedno. Boże, jak one wyglądają z horroru, załatam. Kury są przerażające. Zwierzątko tajemnica, zaraz się dowiecie, możesz kim jest Rudolf. Na zdrowie. Dzięki. Możesz mu wlewać. O, jest. Cześć, Rudolf. Chodź. No, malutki, faktycznie. Oho, jak merda ogonkiem. Rudolfie, to ja. Ale to ja, a ja mogę. Mogę. Jak się wkurzył. Prawie jak kura. Nie, mu nie można przeszkadzać w żarył. Zostaliśmy już sami, wszystkie obowiązki zostały wykonane, więc teraz czas na to, żeby sobie trochę pościelić. Tutaj obok jest nasz samochód, więc w razie czego jakby było nam zimno, albo jakby, nie wiem, szczur nam wszedł, albo konie by hałasowały, zawsze w ostateczności możemy spać w samochodzie, ale ja naprawdę chcę się podjąć tego challenge'u i spędzić noc na sianie, bo kiedy indziej w życiu będę miała taką szansę? Myślę, że nigdy, żeby spać z końmi w stajni. Będę to moim wnukom opowiadać i będę mówić tak, z moich czasów to już jest spało z końmi w stajni. I one będą sobie wtedy myślały, wow, babcia, ale ty jesteś super. Muszę niestety spędzić tutaj tą noc. Ekstra jest! Ej, i to jest nawet wygodne. Trochę kuje, ale jak wejdziemy sobie w śpiwory i położymy się na karimatach, to myślę, że będzie git. Ja tu obok konia chcę. Czy ty chcesz? Ty możesz. Dobra, ja obok konia. Wzięłam sobie taką. To ja chcę. Naprawdę? Tak, no widzę, że masz dwie. Nie, mam jedną. Nie, dobra, to sobie weź. Nie, weź sobie to, a ja sobie wezmę kotyś. O. Każdy ma porówno. Ale super, trochę się jaram. Koniu, jesteś tam? Jest. Godzina jest 21.02. One hour later. Jest godzina 22.15. Jest mi mega zimno, ale tornado jest pocieszającym konikiem. Chodź tu. Przed chwilą przychodził, obiecuję. Cześć, tornado! Gdzie, jak ja go wołam, to on przychodzi tu do mnie i mi daje pyszczek i ja go mogę głaskać. Super. Coś zjadł stąd? Nie. Nagrałeś to? Coś stąd uciekło. Kątem oka widziałam, że coś stąd uciekło. Podżera nam łóżko. Ty jesz siano stąd. Normalnie siano nasze. Ja bawalę w kimę.
Serio? Tak wcześnie? No bo jak mamy wstać jutro o której? O siódmej? O szóstej. O szóstej? No to już jest 8 godzin spania, a ja muszę spać 8 godzin, bo inaczej jestem nie do życia, a rano mamy jeszcze podobno jakąś pracę. To co? Dobranoc. Siemano, mały update. Julka już śpi. O tutaj. Mógłby mi coś namalować teraz markerem. Na czole na przykład. Ale nie jestem taki. No i nie mam markera. Dobra, moi drodzy, jest 2:30. Ja generalnie mało śpię, ale zauważyłam, że jeden konik się położył. Popatrzcie. Cześć, koniu. Zobaczcie, jak to jest słodki. Normalnie poległ. Jest to jedna z gorszych nocy, które przeżyłam, a spaliśmy już w naprawdę dziwnych miejscach. I to głównie ze względu na moją alergię. Ja po prostu cały czas psikam, cały czas smarkam, cały czas mi coś swędzi, ale daję radę. Do pobudki zostało nam około 4 godziny i nie poddaję się jeszcze, nie idę do samochodu, spróbuję jeszcze zasnąć, bo raz mi się udało zasnąć na samym początku, poszłam sobie do toalety, wróciłam, tak trochę spałam, trochę nie spałam, trochę kichałam, trochę spałam, to różnie to bywało, ale wracamy do nas na sianko i spróbujemy zasnąć. Mamy herbatkę. No, dzień dobry. No, no. Jakoś się spało. Tak, to mam przyjemny w takich zapachach. Bardzo przeszkadzały. Koniki najmniej, najbardziej alergia jednak przeszkadzała. A? Tak, no ja co chwilę się budziłam, żeby się wykichać. Generalnie było dobrze. Gdzie nie powinnaś spać. Tak. Mam dla was herbatkę. Tak, o, dziękujemy bardzo. Chociaż łyczka się... O, taka herbatka na takie zimno. A mi już ja się zagrzałam. Serio? Jest 6:57. Wstajemy, jeszcze trochę pomożemy. To jest pierwszy raz od lat 5 około, jak nie zmyłam makijażu na noc. Wiem, że w nocy miałam breakdown, pamiętam to. Trochę mi się ponarzekało wtedy, ale stwierdzam, że to chyba była najlepsza nocka, jaką zrobiliśmy. Hałaśliwie trochę było, ale nie aż tak na pewno jak w akwaparku. Tam była tragedia, głowa mnie strasznie tam wtedy bolała od hałasu, a tu te konie faktycznie troszkę hałasowały, ale nie aż tak, żeby nie dało się spać. Siano w ogóle nie kłuło i było nawet wygodne, więc dużo lepiej niż na pewno w muzeum się spało, bo tam było dosyć twardo. Ta alergia faktycznie przeszkadzała, ale to generalnie jest moja wina, bo ja mam tą alergię, a nie tej stadniny, że ona mi wywołała tą alergię. Więc gdyby nie to, że tą alergię miałam, to byłoby naprawdę super. Polecam każdemu spędzić taką nockę. Jeśli macie jakąś rodzinę na wsi albo wy mieszkacie na wsi, to jest naprawdę fajna sprawa, żeby na przykład sobie zrobić piżamowanie z przyjaciółmi. Była najlepsza pobudka tutaj zdecydowanie, kochani. Herbatka prosto do łóżeczka, tak. Żadnej ekipy sprzątającej, nikt nie przyszedł i na mnie hałasował. Mimo tego, że chyba to była jedna z wcześniejszych pobudek, to było naprawdę przyjemnie i dobrze się spało na sianku. Ja już dziękuję wam za oglądanie, piszcie w komentarzu, gdzie następnym razem możemy spędzić nockę. Przysyłam buziaki, zostawiajcie suba, bo dobijemy 500 000 i do zobaczenia.